Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Podstawy produkcji wyrobów cukierniczych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Ciastem półfrancuskim nazywamy ciasto drożdżowe uszlachetnione tłuszczem w procesie wałkowania. Ciasto półfrancuskie spulchniane jest dwutlenkiem węgla wytworzonym przez drożdże oraz tłuszczem wprowadzonym podczas wałkowania. Drożdże powodują jego wzrost, a dodatek tłuszczu tworzenie się warstw, tzw. listków, listkowanie. Zapoznajmy się z pierwszym etapem produkcji ciasta półfrancuskiego. Przygotowanie ciasta drożdżowego powinno być sporządzone z mąki o mocnym glutenie, aby warstwy ciasta w czasie wałkowania nie rwały się. Ciasto drożdżowe można przygotować metodą jedno- lub dwufazową na ciepło lub na zimno. Metodę dwufazową na ciepło należy stosować wtedy, gdy w niedługim czasie ciasto jest potrzebne do produkcji. Konsystencja ciasta powinna być luźna, zbliżona do konsystencji tłuszczu. A oto kolejne etapy procesu produkcji ciasta półfrancuskiego. Przygotowanie tłuszczu. Tłuszcz do ciast półfrancuskich należy rozmiękczyć, aby stanowił jednorodną, plastyczną masę bez grudek o temperaturze 20 do 22 stopni Celsjusza. W przypadku margaryny czy masła ciasto wyrabia się jeszcze z mąką w ilości około 10% w stosunku do tłuszczu. Wałkowanie ciasta drożdżowego z tłuszczem. Ciasto oraz tłuszcz powinny mieć zbliżoną temperaturę 20 do 22 stopni Celsjusza, co zapewnia dobre spulchnienie i ułatwia formowanie. Ochłodzone i rozwałkowane 1 do 2 cm grubości na prostokąt ciasto pokrywa się zmiękczonym tłuszczem i składa na 3 części w taki sposób, aby otrzymać 2 warstwy tłuszczu i 3 warstwy ciasta. Następnie płat ciasta obraca się o 180 stopni, posypuje mąką i znowu wałkuje 1 cm, po czym składa na czworo. W ten sposób w cieście będzie 8 warstw tłuszczu. A teraz zapoznaj się z poniższym schematem, który przedstawia proces produkcji ciasta półfrancuskiego z dwukrotnym wałkowaniem. Etap trzeci produkcji ciasta półfrancuskiego polega na składaniu i wałkowaniu ciasta, najczęściej na 3. Ilość wałkowań zależy od jakości mąki. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.